Kto tak naprawdę wylansował Pamiętasz, była jesień? Staruszek portier z uśmiechem dawał klucz. Na schodach niecierpliwie calowałeś pokryjomu moje włosy. Czy więcej złotych liści było, czy twych pieszczot mili dzisiaj nie wiem już. Odszedłeś potem nagle, drzwi otwarte, liść pod jednym wiatru padł mi do nóg. I wtedy zrozumiałem, to się kończy pożegnania, czas już przekroczyć próg. Pamiętasz, była jesień, pokój numer 8 korytarza mrok. Już nigdy nie zapomnę hoteliku podróżami, choć już minął rok. Kochany, wróć do mnie, ja tęsknię za tobą. I niech rozstania, kochany, nie dzielą nas już. Pociągi wstrzymać niech nigdy już listonosz złych listów nie przynosi pod hotelik róż. Odszedłeś potem nagle, drzwi otwarte, liść pod jednym wiatru padł mi do nóg. I wtedy zrozumiałam, to się kończy pożegnania, czas już przekroczyć próg. Pamiętasz, była jesień, pokój numer 8 korytarza mrok. Już nigdy nie zapomnę hoteliku podróżami, choć już minął rok. Historia powstania tej piosenki jest rzeczywiście intrygująca. Otóż okazuje się, iż swego czasu Wojciech Haas, reżyser tego filmu, zamówił muzykę u pewnego realizatora muzyki, kompozytora, który już nie żyje, Lucjana Kaszyckiego. Oto Anna Łubieńska, profesjonalna, zawodowa aktorka, która użyczyła swojego wizerunku i amplua nocnej piosenkarki, diwy, głosowi, lub odwrotnie, Sława Przybylska użyczyła swojego głosu tej postaci. Lucjan Kaszycki skomponował muzykę do wielu filmów. Na zamówienie Haasa przybył na plan, żeby dopracować swoją kompozycję, która miała być tylko i wyłącznie podkładem muzycznym do całości filmu. Haas natomiast uparł się, jak wspominał Kaszycki, ażeby do tego materiału napisać tekst. Kaszycki uważał, że tak będzie dobrze, że wystarczy, kiedy będzie tu operował tylko i wyłącznie swoją kompozycją muzyczną. No i tutaj mamy teraz moment, w którym pojawia się problem związany z całą realizacją. Sława Przybylska, rzeczywiście doskonała piosenkarka naszego czasu, no za bardzo nie dysponowała takimi realizacjami jak ówczesne aktorki. No zgadza się, nie była też i za specjalnie urodziwa. Wobec tego piosenka zdobyła popularność w oparciu o pracę aktorki i piosenkarki, jakby nie patrzeć, pospołu. Zostawiam Państwa z tą wciąż niezwykle wspaniałą, przyjemną, ciepłą realizacją na kolejne pół godziny. Jeszcze troszeczkę obrazu, jeszcze troszeczkę wizji, ale później już tylko i wyłącznie dźwięk dla ukojenia, dla podrzemania, dla relaksu, dla uspokojenia. Dziękuję za uwagę.